spodziewałeś brzydkiego spotkania, to wiadomo, że nie tylko derby, które tutaj wszystkich elekcjonują i to było widać, ale też już powoli wszyscy zaczynają patrzeć mniej więcej sytuację w tabeli. Sąsiad, który był bardzo blisko nas w tabeli, z jakąś tam przewagę, ale wszystkim ja się cieszę z tego, że pomimo różnych momentów w tym meczu, bo to jest normalne i w takim meczu to było normalne, przy tej nerwowości to może być. Cały czas szliśmy mimo wszystko do przodu. Nawet jak było coś źle, to próbowaliśmy szybko wrócić. Fajne parę rzeczy się udało i ci, co wchodzili, i ten fajny challenge, to pokazuje, że tym jest ważny. Nie tylko ci, co są tylko na boisku, ale ci z zewnątrz też. I cieszę się bardzo, że chłopaki, mówię, zwycięstwo jest ważne, bo to jest to, co ostatnimi czasy gdzieś tam nam brakowało. Zwycięstwo po trudnym meczu, na trudnym terenie, więc trzeba dalej pracować. To nie jest tak, że na tym meczu się nagle skończyło wszystko. Ja mam nadzieję, że ten zespół naprawdę wierzy w to, że może grać razem i te pewne rzeczy, pewne schematy gdzieś tam jasno się otworzą w głowie, bo naprawdę pracujemy dobrze, przynajmniej ja widzę chłopaków, bo pracować dobrze to zawsze jest łatwiej mi mówić, ale widzę chłopaków, jak wyglądają na treningu, więc przełożyć to na mecz łączonych z emocjami jest trudne, ale mówię, przetrwaliśmy ten mecz, zwyciężyliśmy, więc teraz trzeba dalej pracować. Mamy kolejne mecze, które również będą ważne, więc sezon jest dla nas cały czas otwarty. Ja naprawdę wierzę w tę grupę i pewne, mówię, pewne rzeczy się muszą zazębić i myślę, że pójdziemy do przodu. No, ulga jest, ale nasza gra nie była taka super do końca. Popełnialiśmy dużo błędów, ale najważniejsze, że wygrywamy, że odetchnęliśmy troszeczkę i to napędzi nas dalej do dalszych spotkań i już następne za tydzień w Szczecinie, abyśmy wygrali dalej i kontynuowali serię naszą. Przeciwnik po przegranym secie naciska na nas i to jest w miarę oczywiste, że tak zrobią. Niestety my nie wytrzymujemy jakoś w głowie może i przegrywamy. Myślę, że każdy śledzi, nie oszukujmy się, bo tabela się zrobiła taka, że każdy mecz jest, każdy punkt jest cenny i trzeba walczyć, żeby dzisiaj walczyliśmy i mamy 2 punkty.